Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał z magazynu. Za mną wielkoformatowe płyty gresowe, czyli tak zwane spiki kwarcowe w Polsce. Porozmawiamy zaraz sobie o gresach, bo właśnie dzisiaj będzie materiał poświęcony gresom. Jestem w magazynie, jest tu strasznie harmider. Mam nadzieję, że te wszystkie hałasy z zewnątrz, które tutaj ja słyszę, nie docierają do Was. W każdym razie, no cóż, magazyn taki, wiecie, na żywca, magazyn, film taki na żywca, więc jedziemy z tematem. Moi drodzy, kwestie gresów. Mamy, można powiedzieć, kilka rodzajów gresów. Są gresy naturalne, czyli tak zwane gresy w pełnej masie, są gresy barwione w masie i są też tak zwane określane gresy szkliwione. Ale to, czego Wam nie mówią handlowcy, sprzedawcy, czy też czego się ogólnie jakoś tak nie mówi, przyjęło się mówić gres barwiony w masie. To, co widzicie za mną, to jest jedna wersja polerowana, czyli tak zwane levigato we Włoszech, druga wersja naturalna. One mają dwa różne wzory, ale to jest dokładnie taki sam gres. Różni się tym, że ten jest polerowany, a ten jest naturalny. Poczekamy troszeczkę, aż ucichnie. Więc. I moi drodzy, są to gresy, można mówić, że są to gresy barwione w masie. Tak, ale prawdziwa nazwa, tak jak powinno się mówić na inne też i płytki, zaraz do tego przejdziemy, Wam pokażę. Są to gresy szkliwione, barwione w masie. Bo to, co widzicie, czyli ten kolor, ta grafika, ten nadruk, to jest szkliwo. I teraz ja wiem, że będą Was w sklepach często jest używane taka wymówka, takie podkreślenie tej wyjątkowości gresu barwionego w masie, że jak coś spadnie, odpryśnie, to nie będzie widać. Nieprawda. Będzie widać. Wy będziecie to zawsze widzieli, chociażby z tego powodu, że wiecie, że tam coś spadło, że tam jest to uszkodzenie i to będziecie zawsze psychologicznie widzieli. Może przyjdą goście, jacyś wasi znajomi, którzy tego nie zobaczą, ale wy będziecie zawsze to widzieli. Zawsze. Bo to nie jest tak, że jak odpryśnie coś, to nic nie widać. No słuchajcie, uszkadzamy gładką powierzchnię, to jest gładziutka powierzchnia i kiedy ona zostanie uszkodzona, siłą rzeczy będzie coś widać, czy normalnie, czy pod światło, czy w jakikolwiek inny sposób, będzie widać. Oczywiście będzie się to mniej rzucało od tak zwanego, teraz przejdę troszeczkę inaczej, od tak zwanego klasycznego gresu szkliwionego, ponieważ to jest gres szkliwiony barwiony w masie. Czyli ogólnie rzecz mówiąc, gres barwiony w masie, ok? I on ma, co raz Wam pokażę, ma kolor szary, czyli w zasadzie ten kolor, który też widzicie na górze, tylko że ten kolor na górze jest zdobiony właśnie wzorem, tak? Jakby to określić? Najprościej można by określić, że jest to jakby płótno, czyli mamy szare płótno, na które jest nanoszony kolor. Jest to twardy gres, jak skała i tak to wygląda. Dokładnie taka sama sytuacja w wersji levigato, polerowanej. Też widzicie, jest ten sam kolor i góra jest, mimo że jest levigato, jest oczywiście rektyfikowana, mimo że mamy tutaj poler, tak zwane levigato, czyli na pełne lustro, to też widzicie, jest tutaj masa, czyli tutaj mamy masę, a tu mamy już szkliwo, czyli ten kolor naniesiony, tak? I tak to wygląda. I oczywiście nie ma w tym nic złego, bo takie gresy są od wielu, wielu lat produkowane, od wielu lat robione i no macie to pewnie w swoich domach, macie w swoich łazienkach, kuchniach, jeżeli macie gres barwiony w masie. Dokładnie taka sama sytuacja jest z mniejszymi płytkami, z mniejszymi formatami, tak? Bo, moi drodzy, tutaj mamy gres o powierzchni lappato, czyli powierzchnia taka lekko przecierana, lekko świecąca i mamy dokładnie tam sam przykład jak w przypadku poprzedniej płytki, czyli gres szkliwiony, barwiony w masie o powierzchni lappato. Jak widzicie, brzeg, zobaczcie, ta płytka, jak widzicie tutaj, o może teraz będzie lepiej to widać, ta płytka jest dokładnie brązowa, czyli jest barwiona w masie, tak? Tak samo jak powierzchnia. Na powierzchni jest oczywiście szkliwo, które nadaje tych takich plamek różnych kolorów,
które jest następnie przecierane. Ta przecierka powoduje, że mamy powierzchnię lappato, nie levigato. Czyli jak widzicie, o tutaj zobaczcie, jest druga taka płytka, która jest bardziej lappatowana, jakby to powiedzieć. Jest to kolor szary, to też jest gres szkliwiony, barwiony w masie. I widzicie tutaj dokładnie tak samo. Jest ciemne, szara powierzchnia. Black, no to jest black się nazywa, powiedzmy, że ona jest taka bardziej czarna. I góra. Na górze jest naniesione szkliwo z kolorem, z tymi wszystkimi wzorami. I oczywiście, jeżeli chodzi o tą rustykalność tej powierzchni, to ona jest już tak wyprodukowana. Ta płytka wychodzi właśnie z pieca, z taką powierzchnią uszkodzoną, o może tak to powiedzmy. I ona jest później po prostu przecierana, jest polerowana na takie lustro. Dlatego te, że tak powiem, rzeczy, które były na górce, te bardziej wypukłe, zostały spłaszczone i wypolerowane na lustro, natomiast to, co było niżej, pozostaje cały czas chropowate. I tak to właśnie działa, jeżeli chodzi o tak zwany gres lappato. Ale cały czas jesteśmy w rodzinie gresów barwionych w masie, czyli to, co mamy pod spodem, czyli mamy jak gdyby takie płótno w tym kolorze, na to płótno jest nanoszone szkliwo i później wykończenie powierzchni to już jest indywidualna kwestia związana, od producenta to zależy, tak? Czyli nawet jeżeli tutaj weźmiemy sobie pod spodem, mamy wielkoformatową płytę gresową o grubości 5 mm, widzicie, ona jest jasna, tak samo jak powierzchnia, ale jak się przyjrzycie, ona ma nadruk, ma nadrukowaną grafikę i to też jest szkliwo. Czyli znowu mamy ten sam efekt. Gres barwiony w masie to jest nic innego jak baza w kolorze płytki, która jest udekorowana, która jest szkliwiona. Ja wiem, że do tej pory, jeżeli wam ktoś tego nie tłumaczył, to wydaje wam się to dziwne, absurdalne, bo przecież jeju, jakie to ten. No ale tak to wygląda, dokładnie w takim samym przypadku. Natomiast jeżeli mówimy o samych gresach szkliwionych, niebarwionych w masie, które też mają szkliwo, mają grafikę, to tutaj mamy taki przykład, widzicie. To jest płytka gresowa, która ma jasne podłoże, czyli tak zwane podłoże, można powiedzieć, uniwersalne, a to mogą być różne kolory, bo to może być jasny kolor, to może być ciemny, to może być czarny, to może być... Spotkałem się też gresy, co było zabawne, że miały czerwony kolor, jak czerwona pasta, która kiedyś była w modzie, teraz już nie. I jak widzicie, tutaj też macie płytkę gresową, oczywiście, gres szkliwiony, niebarwiony w masie. Ok, tutaj następna, gres szkliwiony, niebarwiony w masie. Widzicie, ta ma nawet szare tło, a ta ma tutaj jasne. Jaka różnica? To są wszystko gresy. To jest gres szkliwiony. Gres szkliwiony, gres szkliwiony. Gres szkliwiony, barwiony w masie. Mamy już tutaj tło ciemne i mamy naniesione szkliwo. Tutaj też taka sama sytuacja. Szare i szara grafika. Jeżeli jest gres barwiony w masie, to tło pod spodem, które jest właśnie pod tą płytką, czyli nawet jak tutaj zobaczymy tą, jest bardzo zawsze zbliżone swoją barwą, swoim odcieniem do tego, co widzicie na powierzchni. Tylko po to, dlaczego? No, po to, żeby tej grafiki, tego koloru, producent mógł użyć tylko w miejscach, gdzie ta płytka ma być udekorowana. I teraz przykładowo. Mamy dwie takie same właściwie płyty. Jedna poler, druga mat. To nie jest tak, że producent produkuje specjalnie takie płyty albo takie. Na początku powstaje zawsze płyta matowa, która później jest polerowana i ona też, zobaczcie, jak zmienia swój odcień. Bo tak się niestety dzieje, znaczy niestety, tak się dzieje często podczas polerowania, że płyta zmienia i kolor. Czyli tak jak widzicie, nawet odcienie tutaj te szarości, te brązowości, rdzy tej tak zwanej, one zawsze będą inaczej wyglądały na płycie matowej niż na płycie polerowanej. I kolejny przykład, zobaczcie, widzicie, gres barwiony w masie, płytka jest taka brunatno-czerwonowa, czerwonawa, tak samo jak powierzchnia tutaj płytki. Kolory mogą być trochę zakłamane, bo mamy, niestety mamy te takie LEDy, które kamerę trochę oszukują, jeżeli chodzi o odcienie. Zobaczcie tutaj, płytka szara, gres szkliwiony, barwiony w masie. Podłoże jasne
i naniesiona grafika. To powoduje, to szkliwienie właśnie powoduje, że możemy wybrać dowolny rodzaj grafiki, bo w dzisiejszych czasach, korzystając z technologii cyfrowych, nie mamy ograniczeń. Mamy możliwość nałożenia dowolnego koloru, dowolnej barwy na to, co na grę, z której chcemy. Znowu przykład, widzicie, jasny, grę zbarwiony w masie cały czas. Podłoże jasne, płytka z góry jasna, ze wzorem jasnym. Dlatego jak na przykład spojrzymy na płytę białą, typu Calacatta, Statuario, tego typu marmury, to grafika jest tylko w miejscach, gdzie widzimy grafikę, gdzie widzimy te żyłki. W pozostałych miejscach, o ile nie musi być dodanych specjalnych odcieni, tak jak tutaj u góry, to płytka jest biała, to jest dokładnie podkład, który idzie spod spodu. Ok? Mam nadzieję, że ja Wam to dobrze tłumaczę, że rozumiecie, o co chodzi, nie? Czyli jak wrócimy na przykład do gresu szkliwionego, czyli mamy tutaj gres szkliwiony, to ta płytka musi być w całości pokryta szkliwem. To nie jest tak, że wiecie, a zrobimy sobie tylko tam, gdzie chcemy. Nie, ponieważ pod spodem mamy inny kolor i ten inny kolor spowoduje to, że będzie przebicie. Zobaczcie, tutaj jest jasne. To jest stuprocentowe szkliwo. W 100% szkliwo i tu nic nie idzie zrobić. Pod spodem jest inny kolor, to jest zresztą płytka ścienna. Nie, to jest też gres. Trochę mnie zmyliło, bo jest bardzo jasny gres. I na górze macie 100% szkliwa. To jest szkliwo w 100%. Tutaj też szkliwo w 100%. Tutaj też, zobaczcie, płytka czarna, ale spód ma jasny. Szkliwo w 100%. Tutaj niebieska, no taka szara, spód biały, szkliwo w 100%. To jest gres szkliwiony. Natomiast tak jak pójdziemy sobie tutaj, gres szkliwiony, barwiony w masie. Szkliwiony, ponieważ jest szkliwo, są wzory, jest kolor, jest barwiony w masie. Ok? Tak to wygląda. Aha, jeszcze jedna rzecz. Niektórzy producenci, co niestety tak na zdrowe oko nie widać, ale można to dojrzeć przy cięciu na przykład tych płyt, na powierzchnię przed polerowaniem, przed tym zanim płyta wejdzie do pieca, dają jak gdyby taką delikatną powłokę, która krystalizuje się i daje taki efekt jakby szkła. To powoduje, że podczas polerowania ta płyta jest, no łatwiej się poleruje, jest bardzo mocny, daje taki efekt takiego mocnego lustra. I u niektórych producentów nie wymaga impregnacji. Więc jak ktoś Wam mówi, a bo to jest poler, to trzeba koniecznie impregnować. Nie, bo nie wszystkie polery się impregnuje. Zależy jak te polery są wyprodukowane. Czyli nie idziecie do jakiejś sieciówki i mówicie, a bo mam gres poler, levigato, to chcę jakąś tam zabezpieczenie na to. Nie, bo niekoniecznie ten gres musi to wymagać. I jeżeli ten gres jest odporny na plamy, ten gres czegoś takiego, że tak powiem, nie wchłania, no to tylko narobicie sobie syfu, no bo po co patkać coś, co i tak nie wsiąga nic w to, tak? Nie wchłania. Nie ma sensu absolutnie. Wrzucone pieniądze i tylko narobicie problemu. Ja widziałem gości, którzy zdjęcia przysyłają mi ludzie zrobionych kuchni w macie, które są impregnowane. No przecież ktoś musi być naprawdę odklejony od rzeczywistości, żeby impregnować matową płytę gresową. No ludzie, matową płytę gresową? To jest kompletna niewiedza materiału. Nie robi się takich rzeczy. Chyba, że były jakieś gówniane fugi, no to może te fugi impregnować, ale nie płyty. Płyt matowych się nie impregnuje. Przynajmniej z tych włoskich, które ja znam. No, chyba, że taka się niszczyzna i to może trzeba, ale włoskie nie. No, nie ma takiego producenta, u którego by się impregnowało płyty matowe. Płyta matowa jest tą najbardziej wytrzymalszą właśnie na kwestie związane z nasiąkliwością, wchłanialnością, odpornością na plamy. To jest najbardziej wytrzymała płyta. No, kto widział, żeby płyty matowe impregnować? I tak samo jest w niektórych przypadkach z płytami polerowanymi. Dlatego zamiast iść na własną rękę coś robić, a czy tam ten facet, co był, ten znawca, który montował nam spiki kwarcowe, powiedział, że trzeba. No nie, on też nie ma nic do gadania. Po pierwsze, należy zasiągnąć wiedzy u producenta, bo producent, który produkuje ten produkt, najlepiej wie, jak ten produkt należy później traktować. I dam Wam na pewno wskazówki, jeżeli trzeba impregnować, to czym zaimpregnować, jakim produktem najlepiej, jaki produkt będzie pasował do jego produktu, a nie pierwszy lepszy z marketu,
bo wam się tak wydaje, czy wam tak powiedzieli, bo wie pani, ten produkt producenta polskiego, czy niemieckiego, czy takiego jest najlepszy. Co to znaczy produkt najlepszy? No to tak niestety nie wygląda, tak? Specjalnie mi przeszkadzają. To tak nie wygląda, tak? To nie tak to działa. Czyli pytanie najlepiej do producenta lub do osoby, która jest odpowiedzialna za tą markę na rynku, zapytać się, proszę pana, kupiłam taki i taki produkt z pana fabryki, czy wysłać maila nawet do fabryki. Raczej odpiszą, mam nadzieję. My odpisujemy, ja odpisuję. I moi drodzy, zapytać się, że macie taki i taki produkt, taki i taki, gdzie jest położony, gdzie jest ułożony i czy należy go impregnować. Jeżeli należy go impregnować, to jakie produkty oni polecają. Producent płyt wam powie, co macie użyć, żeby ta płyta była odpowiednio zabezpieczona. Kropka, nie tam na własną rękę. Na własną rękę to można zostać inwalidą, a nie bawić się w płytę, za którą wydaliście na zrobienie łazienki, czy tam kuchni, czy nie wiem czego, 20, 30, 50 czy 100 tysięcy, bo takie przypadki też są. Więc sorry, ale to nie tak działa, nie? Więc jakiekolwiek pytania kierujcie najlepiej do producenta, do dystrybutora, a najlepiej do producenta. Piszecie maila, kupiłam produkt oskariusza.com, Levigato, wtedy ten, ale nie na własną rękę, nie róbcie na własną rękę, bo to szkoda waszej kasy, tak, no bo co z tego kupić jakiś tam impregnant. I ja wam to mówię do doświadczenia własnego, że były takie przypadki, że ludzie wysyłali mi nazwy jakichś impregnantów, coś tam, coś, bo zapaczkali matowe płyty, no te, ja ciągle te matowe płyty, ostatnia taka sytuacja była. I to był włoski impregnant, znalazłem tutaj producenta tego, powiedziałem jaka jest sytuacja i producent impregnantu powiedział mi, czym usunąć jego zabezpieczenie z matowych płyt. Ludzie usunęli, wyczyścili, nic nie dawali, żadnej impregnacji, niczego, płyty wróciły jak nówka, tak, a nie jakieś, wiecie, pieprzenie. Dobra, czyli co, mam nadzieję, że temat gresu wyjaśniłem. To było takie spontaniczne video, wjechałem do magazynu, mówię, ok, widzę, że jest jak jest i można sobie tutaj troszeczkę porobić ciekawych rzeczy, więc opowiem wam o właśnie o tych gresach. No cóż, jeżeli mogę prosić o lajka pod materiałem, udostępnić, jeżeli chcecie, udostępnijcie, bo wydaje mi się, że ciekawe rzeczy tutaj powiedziałem na temat właśnie gresów, wielkoformatowych gresów, które w Polsce cały czas nazywane są spiekami kwarcowymi. I jest to przekręt według mnie, no ale okej. Jak widzicie, to są dokładnie takie same produkty jak w zwykłych płytkach, czyli mają swoją bazę, na przykład w danym kolorze, jest to, jeżeli jest to gres szkliwiony, barwiony w masie, czy tak zwany potocznie gres barwiony w masie, czy tak jak zwykłe płytki, które są, w dużych płytach też to macie, bo tak jak wam pokazałem, że też jest w 100% szkliwo i pod spodem niekoniecznie musi być ten sam odcień, co jest na górze, więc tak to wygląda, tak jeżeli chodzi o kwestię gresu. Później oczywiście mamy gres w pełnej masie, czyli gres, który jest dokładnie taki sam na całej grubości. Zaraz zobaczę, czy znajdę taki gres tutaj w magazynie pod ręką teraz. Gres w pełnej masie. Poza tym, jeżeli chcecie kupić te produkty, to one są niedostępne. Tylko musicie sobie z mojego magazynu we Włoszech je odebrać. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Poczekajcie, zaraz zobaczymy. O, tutaj widzicie płytki ścienne. Nie? Płytki ścienne to jeszcze w ogóle inna bajka, bo mają zupełnie inne podłoże pod spodem i ten. Ale ja szukam... O, jest. Zobaczcie. To jest taki techniczny gres w pełnej masie i on jest i u góry, i na dole dokładnie taki sam. Mi to go dalej skatule. On jest dokładnie taki sam na całej swojej grubości. To jest akurat gres techniczny, ale takie też mamy i marmury, kamienie i inne tego typu rzeczy. Patrzcie, gres. Dwucentymetrowy gres barwiony w masie. 2 centymetry, zobaczcie. Kolor szary, na zewnątrz szary. Jeszcze antypoślizgowy, ponieważ jest to R11 bodajże. Chyba tak. 2 cm. Więc cóż. Więc to są tylko, wiecie, takie końcówki serii tego typu rzeczy. Więc jest tego do wyboru, do koloru.
co tydzień jakieś tam nowe rzeczy się trafiają. A poza tym, jakby was interesowało, to mam cały magazyn towaru brać, kupować. Jedyna rzecz, że musicie go odebrać z Włoch. I tyle. Ok, życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Dziękuję za lajki, komentarze, wiadomości i do następnego materiału. Trzymajcie się.